7 września 1996 roku, tuż przed 23. Czarne BMW przemierza powoli Las Vegas. W środku pasażer, raper i gwiazda filmowa Tupac Shakur i kierowca. Właściciel wytwórni płytowej Death Row Mary on Such Night. Właśnie wracając z walki bokserskiej, Mike Tyson kontra Bruce Seldon. Na Las Vegas Boulevard zatrzymuje ich rowerowy patrol policyjny. Policja Las Vegas, panowie chyba zapomnieli o tablicach rejestracyjnych. Poza tym proszę ściszyć ten jazgot. Tablice znalazły się w bagażniku. Muzyka została ściszona. Szczęśliwie obyło się bez mandatu. Czarne BMW rusza w dalszą drogę. Kilka skrzyżowań dalej. Z limuzyną Tupaca i Such Nighta zrównuje się biały Cadillac. W środku siedzą członkowie gangu Southside Creeps. Ktoś opuszcza okno, wystawia broń i oddaje serię strzałów w kierunku Shakura. Raper zostaje postrzelony 4 razy. Such Night, mimo że sam oberwał odłamkiem, a jego BMW złapało gumę, odjeżdża z piskiem opon. Po chwili zatrzymuje ich kolejny tej nocy patrol, który widząc obrażenia Tupaca, wzywa pomoc. Potrzebna karetka, skrzyżowanie Las Vegas Boulevard i Harmon Avenue. Postrzelony czarny mężczyzna, lat 25. Tupac zostaje przewieziony do University Medical Center of Southern Nevada. Wiadomość o postrzeleniu Tupaca lotem błyskawicy dotarła do jego rodziny i przyjaciół. Snoop Dogg tak wspomina ten moment. Byłem w domu Warrena G, graliśmy na konsoli. Dostaliśmy mnóstwo wiadomości na pager, rozdzwoniły się telefony, włączyliśmy telewizor. No i wtedy wszystko stało się jasne. Tymczasem w szpitalu lekarze przez 6 dni walczą o życie rapera. Pojechałem do szpitala, chciałem zobaczyć, co z moim ziomkiem, upewnić się, że wszystko z nim okej, byłem pewny, że z tego wyjdzie. Niestety, 13 września po południu przychodzi wiadomość, która szokuje nie tylko jego bliskich, ale całą Amerykę. Good evening. A controversial rap artist who led a troubled existence has lost his fight for life. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Tupac Shakur was only 25 years old. Tupac Shakur umiera z powodu krwotoku wewnętrznego. Wszyscy fani rapu są zgodni. 13 września 1996 roku to jeden z najgorszych dni w historii tej muzyki. Także dla Marshalla Mathersa, znanego później jako Eminem. Tego dnia gotowałem w restauracji, to był bar sportowy z dużym telewizorem, na który wszyscy się gapiliśmy, ale to był naprawdę dzień. Tymczasem mimo ulewnego deszczu w Nowym Jorku przed stacją radiową Hot 97 gromadzą się tłumy. Słuchają muzyki rapera i nie mogą się pogodzić ze stratą. Ten brat był prawdziwym muzykiem, prawdziwą gwiazdą rapu. No szkoda, że życie go dopadło tak, jak go dopadło. Change? Shit. I guess change is good for any of us. Do you think, boy? Wielu fanów do dziś nie wierzy w śmierć Tupaca Shakura. Spiskowym teorią pomaga fakt, że nigdy nie ujęto sprawców. Niektórzy mówią, że Tupac wyprowadził się na Kubę, inni wskazują wręcz na porwanie przez UFO. Według najbardziej rozpowszechnionej teorii, Tupac nie zginął, a jego śmierć była zwykłym chwytem marketingowym. Piąty album rapera ukazał się 2 miesiące później.